świat. Cokolwiek byśmy o nim pomyśleli, zatrwożeni jego ogromem i własną wobec niego bezsilnością, rozgoryczeni jego obojętnością na poszczególne cierpienia ludzi, zwierząt, a może i roślin? Bo skąd pewność, że rośliny są od cierpień wolne? Cokolwiek byśmy pomyśleli o jego przestrzeniach przeszywanych promieniowaniem gwiazd, gwiazd, wokół których zaczęto już odkrywać jakieś planety. Już martwe? Jeszcze martwe? Nie wiadomo. Cokolwiek byśmy pomyśleli o tym bezmiernym teatrze, na który mamy wprawdzie bilet wstępu, ale ważność tego biletu jest śmiesznie krótka. Ograniczona dwiema stanowczymi datami. Cokolwiek jeszcze pomyślelibyśmy o tym świecie, jest on zadziwiający. Wygląda na to, że poeci będą mieli zawsze dużo roboty. Jesteśmy po próbie medialnej spektaklu Wisławie Grażyna. Skąd się zrodził pomysł? To znaczy wiemy, bo jest to setna rocznica urodzin, ale która z pań wpadła na to? Nasz producent wpadł na to, pan Piotr Muszyński, z mamą się spotkał i potem jak gdyby już to poszło wszystko swoim torem, bo wiadomo, że, znaczy ja nie wiadomo, napisałam scenariusz, mam nadzieję, że udany, jest to troszeczkę takie metafizyczne spotkanie i z Wisławą, moja mama pięknie mówi poezję, jest to też muzyka grana. Natalia Lesz zagrała Wisławę, pięknie się w nią wcieliła. No i zobaczymy, co wyjdzie na premierze. Mam nadzieję, że się spodoba. Nie, to jest nowy rodzaj teatru, bo to jest multimedialny, bo to jest i film, i muzyka, i poezja, i teatr. I jeszcze, żeby pies mój przyszedł na scenę, to co, uczestniczył we wszystkich 5 próbach. Tak, pies uczestniczył w próbach i jest z nami jako nasz taki duszek do rozśmieszania nas, jak ćwiczymy. No ale chyba na przedstawieniu już go nie damy na scenę. Bo właśnie chciałam się spytać, jeszcze, czy wpuścicie czworonogę na scenę? Jeszcze nam kogoś pogryzie. On nie gryzie, bo to jest wilk. Wilki nie gryzą, ale ja bym go dała, ale Piotruś... boi się, że może się potknąć o niego. Ja to bym się obawiała, bo tam będą takie światła, żeby on nam ze sceny nie spadł, jak zacznie chodzić. Mhm. A wracając do głównej bohaterki, czyli Wisławy Szymborskiej. Słowo było jej wielką siłą. Proste słowo, które za każdym razem, przynajmniej dla mnie, jeżeli czytam jej poezję, limeryki, to za każdym razem odkrywam ją na nowo i rozumiem ją na nowo i jestem poruszona tym, jak w prosty sposób można powiedzieć tak głębokie rzeczy. Czy przy okazji właśnie pracy nad tym spektaklem też odkryłyście panie w jakiś nowy sposób dla siebie Wisławę Szymborską? Znaczy ona umuje cały czas świat, cały ze swoimi problemami. Z nadzieją, z miłością, ze zdradą. Ona to wszystko jak gdyby ujmuje w całość, która toczy się i nie ulega zmianom. Jest nadal aktualna jej poezja. Limeryki rzeczywiście były proste i wesołe, ale jej poezje też były skomplikowane i dla wszystkich widzów. Myślę, że była wszechstronna i nadal jest aktualne to, co ona pisała, o czym pisała. A jak się pracowało panią? Mama i córka razem w robocie, jak ja to mówię. Nie no, żartuję, okropnie. Nie będziemy w stanie już tak bardzo... Nie no, żartujemy. Bardzo fajnie nam się pracuje, mamy to samo spojrzenie artystyczne, wyczucie. Nie mamy tego samego spojrzenia artystycznego. Jak to nie mamy? No bo ja nie wiedziałam na początku, wiesz, jakie... Ona wiersze mi przedstawia. Nie za bardzo je rozumiałam. Tak przeleciałam i tak sobie pomyślałam, jak to zrobić. No i Kasia mi wytłumaczyła w bardzo prosty sposób, jak to zrobić. I to jest zaskoczenie było dla mnie duże, że ona jest bardziej wrażliwa ode mnie. Właśnie się chciałam spytać, czy kto decydował o doborze wierszy? Kasia wszystko.
Ja myślę, że Wisława zdecydowała. A tak. Gdzieś jak to, to jest pewien przekaz, jak się tworzy, no przecież to te pomysły skąd się biorą, tak? I wydaje mi się, że to jakaś silniejsza siła niż te ziemskie. Siła wyższa nam wymyśliła ten scenariusz i myślę, że Wisława z nami będzie duchem na premierze. A wracając do tej współpracy, jak to wygląda? Córka słucha mamy, mama słucha córki, są dyskusje. My się wzajemnie słuchamy. Nie, córka mi nigdy nie słucha. I powstaje wartość trzecia. W sporze i w tych takich tarciach powstaje trzecia wartość. A co córka na to? Czyli nie słucha się jednak. A nie, mama bardzo często właśnie się słucha, ale no bywają też momenty, kiedy się spieramy, ale to wychodzi potem podczas prób, podczas oglądania tego, nagrywaliśmy również próbę, wychodzi to, co jest słuszne i co jest dobre poetycko. Pani Grażyno, pięknie pani śpiewa tego typu tekst. Nie myślała pani, żeby na przykład zaśpiewać też Szymborską? Ja zaśpiewałam ją na jeden utwór, Nadzy Kochankowie na płycie. Ale żeby zrobić większy materiał? No może to znaczy, ja nie śpiewam generalnie. Wydaje mi się, że to, co zrobiła Karolina Glazer, jest na tyle interesujące, że w jej muzykę wystarczy właśnie wpisać poezję Szymborskiej, chociaż no śpiewać też można, ale właśnie tak jak to robiła Sanach, że to jest takie śpiewanie w sensie uczenia młodzieży, mówienia poezji, rozumienia, ale można jeszcze inaczej zaśpiewać, ale jak to musiałby być jakiś fantastyczny kompozytor, może Karolina się zdecyduje, że napisze, a Karolina twoja by zaśpiewała, bo ona winyl wydać taki, to by było winyl chcemy wydać, szukamy sponsora na winyl. Kto będzie śpiewał? To będą utwory ze spektaklu, tak? A, mówimy o tym spektaklu. Myślałam, że tu już wybiegamy dalej z jakimś projektem. A dalej będzie śpiewać Karolina i ja. Dlatego się chciałam spytać. Mamy tutaj dwie panie, ale jest jeszcze trzecia kobietka w waszej rodzinie. Rozglądajcie się po sali. Już? Już ty to znowu. Dobra, dwa kroki wasze w prawo, proszę. Ja muszę. Szymborska to jest magia, proszę pana. I rzeczywistość, pomieszanie rzeczywistości z magią. Dlatego jest tak trudna. I tak pięknie. Czy jest szansa, ponieważ córka i wnuczka właśnie kończy szkołę aktorską, studiuje aktorstwo, czy jest szansa, że zobaczymy trzy piękne kobiety? Jak nam wnuczka załatwi rolę, bo ona teraz załatwia mnie rolę. Odwrotnie jest, a... Oj, mama dzisiaj jest przekorna jak pani Wisława. Zmęczona. Ale myślę, że to Kasia musi napisać scenariusz, wpaść na pomysł. Mhm. Ona ma parę scenariuszy. Mam parę pomysłów i właśnie chciałabym realizować, aczkolwiek wiadomo, że trzeba producenta znaleźć, trzeba znaleźć finansowanie. Noc Wagarowicza. Poszłabyś na taki tytuł? Noc Wagarowicza? Dla dzieci? Poszłabym. Dla dzieci. I tam by zagrała Karolina, a ja bym zagrała tą wariatkę, co ty mi tam... Gangstera byś zagrała. Gangsterkę tą. Tak, no. Ale również mogłaby pani z wnuczką zaśpiewać, tak jak pani wcześniej powiedziała. Słyszałam, przepięknie śpiewa. I ona lepiej śpiewa, dużo lepiej. Ja inaczej śpiewam. Tak, dla mnie pani śpiewanie jest takie bardziej aktorskie. Oj, nie? Tak, ale ja to uwielbiam u pani. Ja to uwielbiam u pani, ten spokój, z jakim pani śpiewa. Nieprzerysowane to jest mimo wszystko. To, mówiąc aktorskie, to nie mam na myśli, że odgrywa pani... Dotrzeć tekstem, tak? Żeby aktor śpiewa przede wszystkim ze zrozumieniem, tak żeby widz też zrozumiał. Phil Collins jest po aktorstwie. Jak on śpiewa, to go tłumy właśnie rozumieją. I nasz papież też był po aktorstwie. Jak przemawiał, to przemawiał pięknie. Tak, potrafił intonować i wiedział, tak, właśnie, dokładnie na które słowo położyć nacisk.
żeby dotarło lepiej. Tak. Dobrze. Czego mogę paniom życzyć? Połamania. Wszystkiego dobrego. Rozumiem, że to nie koniec współpracy wspólnej, bo przecież to już kolejny wasz wspólny projekt. Zobaczymy, co nam życie przyniesie, kolejne projekty, na pewno. Dobrze, to cieszymy się, gratulujemy realizacji, życzymy powodzenia i mam nadzieję, pani Grażyno, że częściej będziemy panią widywać na deskach teatru. Niech pani znajdzie dla nas scenę dobrą. Mhm. Taką filmowo-teatralną, bo potrzebny jest ekran. Mhm. A może tu będziemy od jesieni no to... dawać przedstawienia? Jeżeli widzowie będą chcieli słuchać i oglądać, mhm. no to będziemy tu dawać przedstawienia w scenie Relaks. Chcę określić ich jednym wyrazem. Biorę słowa potoczne, ze słowników kradnę, mierzę, ważę i badam. Żadne nie odpowiada. Każde najodważniejsze tchórzliwe. Każde najpogardliwsze jeszcze święte. Każde najokrutniejsze, nazbyt litościwe, najbardziej nienawistne, za mało zawzięte. To słowo musi być jak wulkan. Niech bije, rwie i strąca, jak straszliwy gniew Boga, jak nienawiść wrząca. Chcę, niech jedno to słowo krwią będzie nasycone. Niechaj jak mury kaźni pomieści w sobie każdą mogiłę zbiorową. Niech opisze ściślej i wyraźniej, kim byli oni. Wszystko, co się działo. Bezsilna nasza mowa, jej dźwięki nagie, ubogie. Szukam, wysiłkiem myśli szukam tego słowa, ale znaleźć